Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku Piłkarzu. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Zanim przejdziemy do filmiku, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. W dzisiejszym filmiku dowiesz się, jak przygotować mecz, ponieważ mecz nie przygotowuje się w szatni na 10 minut przed wyjściem na murawę, a 48 godzin przed tym. Od czego trzeba zacząć? Więc na 2 dni przed meczem należy wykonać dobry trening. Trening niezbyt obciążający Twoje mięśnie, ale który dobrze je rozrusza, po którym będziesz czuł się dobrze. Więc to na 48 godzin przed. Dobry trening. Potem, dzień przed, musisz naładować mięśnie węglowodanami. Czyli jemy ryż, kaszę, makarony, warzywa. Jak najwięcej glikogenu musisz nagromadzić w mięśniach, ponieważ jeżeli nie będzie go w mięśniach, no to mogą wystąpić skurcze i już po 70 lub nawet po 60 minutach będziesz musiał zejść z boiska, ponieważ nie będziesz miał siły ani energii do biegania dalej za piłką. Do plecaka musisz włożyć czyste korki, czyste ciuchy, skarpetki, protekcję na goleń, wszystkie rzeczy, które będą Ci potrzebne, ewentualnie jakieś suplementy, jakaś przekąska na przerwę, typu banan, typu baton energetyzujący, żel. Wszystkie te rzeczy muszą być spakowane. Nie możesz przyjść do szatni i powiedzieć: zapomniałem, że skarpetek, i co ja teraz zrobię? No nic nie zrobisz, nie wyjdziesz na boisko, albo będziesz musiał dekoncentrować swoich przyjaciół, swoich kolegów z drużyny, aby pożyczyli ci: ej, ty masz jakąś skarpetkę, bo zapomniałem swojej. Nie, tak to nie działa. Oni już są w ich meczu, oni się koncentrują nad grą i nie możesz im w tym przeszkadzać. Potem masz czas na relaks. Kiedy uda Ci się już zrobić wszystkie najważniejsze rzeczy, zrelaksuj się. Połóż się w łóżku, myśl o meczu, myśl o tym, co będziesz robił. Posłuchaj muzyki, oglądnij sobie jakiś film. Po prostu zacznij się koncentrować. Uspokój się, zrelaksuj, zacznij myśleć o tym, co będziesz robić, jak już będziesz na boisku. I myśl tylko o piłce. Przed meczem, na 2-3 godziny, nie mniej, musisz zjeść dobry posiłek, nie za ciężki. Pamiętaj, śniadanie i obiad przed meczem, jeżeli grasz po południu, lub tylko śniadanie, jeżeli grasz w południe, musi być lekkie, musi być pełnowartościowe, pełno warzyw, możesz jeszcze trochę uzupełnić węglowodany, ale nic za bardzo tłustego. Coś naprawdę lekkiego, typu makaron, quinoa, coś lekkiego, co da Ci energię na mecz, tak? Wtedy nie będziesz czuł się ociężały na meczu i będziesz mógł biegać przez nawet 90 minut bez skurczów. Znam takich kolegów, co kiedyś przyszli na mecz po kebabie. Po prostu nie mogli sobie dać rady z obciążeniem na meczu, ponieważ wiesz, kebab jest ciężkostrawny, trawimy to nawet dzień nieraz, więc wszystkie kebaby, fast foody, nie, unikamy tego. Zdrowe jedzenie przed meczem, będziesz czuł się lekko, będziesz mógł biegać jak sarenka po całym boisku. Streszczając to wszystko, na 2 dni przed meczem robisz lekki trening. Dzień przed składasz swój plecak, wkładasz wszystkie potrzebne Ci rzeczy na ten mecz. Myślisz o tym, co będziesz chciał zrobić na tym meczu i koncentrujesz się na swojej grze. Myślisz o tym, jakie akcje mogą się zdarzyć, jak możesz wykorzystać to, co nauczyłeś się na treningach. Jeżeli będziesz przestrzegał wszystkich tych zasad, tego przygotowania do meczu, obiecuję Ci, że będziesz ponad wszystkim. Dziękuję Ci za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, która będzie tutaj, i do następnych filmików, które pokażą się tutaj. Dziękuję jeszcze raz, wytrwałość, ciężka praca, idziemy do przodu razem. Trzymaj się, cześć.